Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku 1000 Pifi Napraw. Dzisiaj z dachu Poloneza, bo jesteśmy w drodze w tej chwili do człowieka, który ma u siebie stary motocykl. Jest to WSK, z tego co mówił. Nie znam szczegółów, wiem, że motocykl nie posiada dokumentów. Właściciel chce się go pozbyć, już od dawna go nie używa. No i mam nadzieję, że uda nam się go dokupić. Od razu mówię dla wyjaśnienia, wcześniej rozmawiałem z tym właścicielem, mówiłem mu, że mam zamiar, chciałbym to nagrać, moment, kiedy ten motocykl tam sobie będę oglądał, tak, kiedy do niego przyjadę. Zgodził się, powiedział, że nie ma problemu, jednak prosił o to, żeby jego samego nie nagrywać. On nie chce być uwieczniony na tym materiale filmowym, także jak najbardziej rozumiemy to, szanujemy, a teraz lecimy dalej. 5 minutes later. To lecimy. Dobry. O, fajna. Kurde. Czego tu długo stoi? Co to? Dętka. A, bo czujnika. Ty, to taka schyłkowa ta WSK chyba, 8-5 rok, wiesz? Bo na ten, ma lampę już taką z tego ostatniego, o, tu urwane. Ma lampę takiego ostatniego wypustu. Mhm. Harty, Romety Harty miały też taką lampę. I ten, to taka fajna, nie malowana, nie? O, tu coś przy silniku chyba było wyrwane. Nie ma kopniaka, nie ma dźwigni zmiany biegów. No to może być syf w środku. Źle nie wygląda. No dobra. Kurzy się. Nie, może gdzieś, gdzieś zapytamy, może gdzieś ma kopniak z dziwnie zmiany biegu. Ale siedzenie jeszcze takie całkiem niezłe, nie? Ile ona tu ma przelotaną? 4681. Tylko ciekawe, czy licznik działa, bo tu wskazówka jakoś tak się zacięła, na, tak nie spadła do zera. Aha, no. Nie? Mhm. Ale zobacz, to taka faktycznie jedna z ostatnich, bo już taką stacyjkę ma jak kluczyk hard. Jest? Jest. No, ale ja mam już taką stacyjkę jak hard. Mhm. Tu dźwignia urwana. Ale taka kurde, nie jest taka ostatnia, powiem ci. I fajnie, bo ma te kwadratowe takie błotniki. Te kanciaste. To one szły chyba od 8.4, 8.5. O, i ma takie te sporniki, jak w kosie, te stopki, strzałki tak zwane, tak ludzie na to mówią, że to są strzałki. I to też taki wyróżnik tego ostatniego wypustu. Tutaj widzę, że lampa z przodu nie oryginalna, znaczy szkło i ten, i ramka, to ciągnika jakiś założona. A, i zobacz, wypięta linka, czyli pewnie, a, no. No, pewnie więcej polatała. Kurde. Fajna, mi się podoba. Aluminiowy cylinder ma. To już też taka wyróżnik tych ostatnich WS-ek. Kolanko coś nieprzykręcone, wydech. Ale taka kurde kompletna jest w zasadzie. Tu też ma tą strzałkę. Kurde. Pomęczona. Ale jeszcze na, jeszcze będzie. Dobrze, nie jest jakieś podziurawione. No, tutaj w tej narzędziówce jak zwykle świec nawalona. Jakiś nożyk. Ty, to normalnie wszyscy wozili świece, bo to się upalały się na okrągło. Bez świec to w ogóle, a tylko nie ma klucza jeszcze do tych, do świec. Zawsze jeszcze też wozili. No dobra. Ty. Dobra, bierzemy i koniec. Trzeba by tam iść zaraz z panem pogadać, ile on by chciał za to, nie? Ale on mówił mi wcześniej, że papierów nie ma na nią. Aha. No. Znaczy on mówi, że jest pierwszym właścicielem, ale gdzie są papiery, to on nie ma pojęcia. Mhm. Kurzu lata. Co? Kurzu dużo lata. A. Także, sorry.
czekaj, jeszcze ją wyciągnę może z tej kawałek. No, tylko jeszcze jedna sprawa, szkoda, że ona nie ma tych odgłośników tutaj, bo te z końca produkcji, no ona jest 85. Mhm. One z końca produkcji miały te takie odgłośniki, nie takie te okrągłe, takie pomarańczowe września, tylko takie prostokątne, aha, też takie pomarańczowe, kurde. One są drogie. No, jakiś gość wystawiał ostatnio na OLX-ie, to za dwie sztuki chciał chyba z 1500. Pierdziele. Szkoda, że ona ich nie ma. A miała na pewno. Ty. Co? Myślisz? Yes. Ja bym brał później. Brać i nie płakać. Bardzo fajna. Powiem ci, że nawet myślę, że ten, żeby jej nie malować. Tylko ją dobrze wyczyścić i niech sobie taka zostanie. Tych odmalowanych już jest pełno, a oryginałów tylko coraz mniej. No tak. Ona nie jest może jakaś super piękna, ale w sumie zobaczymy, jaką umyjemy. Dzisiaj to już trochę późno, ale jutro można by ją odmyć. Jeszcze burza będzie, bo się błyska widzie. No. Dobra. Wiesz co? To ten. Idziemy chyba do... Dobra. Na tą chwilę starczy. Co? Na tą chwilę starczy nagrywania. Idziemy i gadamy. Nie ma co. Fajne. Paliwo. Jeszcze... O kurde, ale tam paliwo jeszcze jest. To dobrze. Dobra, lecimy. Dobra, dawaj. Wie pan co? Gmara Bosiu. No dobra, przywieźliśmy już naszą WS-kę. Zaraz ją wypakujemy. Umyjemy, zobaczymy, jak wygląda. Oczywiście siłowniki od klapy nie działają, ale co tam, to jest zawsze można sobie podeprzeć klapę półką. Mieć nadzieję, że nie spadnie na łeb. Nie mogło pójść dobrze, jak to na nagraniu, ale spoko, nic się nie stało. Polonez jest dobry na wszystko. Obraz nędzy i rozpaczy, ale czy na pewno? Zaraz zobaczymy. Jedziemy, myjemy sprzęt. Porównanie WS-ki właśnie typowej, 85 rok. Zobaczymy sobie różnice, które miały WS-ki produkowane jeszcze kilka lat wcześniej.
czyli WS-ka, którą znacie już dobrze z poprzedniego naszego odcinka, jednego z poprzednich, który pokaże się Wam gdzieś tutaj lub tutaj na górze, możecie sobie zobaczyć. Była to WS-ka z 80 roku. Obejrzymy za chwilę. Ta-dam! WS-ka z 80 roku i na pierwszy rzut oka, co nam się rzuca? Lampy. Z tyłu znacznie różnią się lampy. Może ja podciągnę tą WS-kę trochę bliżej. Tylna lampa. Ta znacznie bardziej popularna. Przez wiele lat była stosowana w WS-ce. Natomiast taka jak później była stosowana w Romecie Hardzie, jest charakterystyczna tylko dla roku 85. I znaleźć ją możemy jedynie w takich właśnie motocyklach. Jest ona jeszcze z takim dodatkowym tutaj adapterem, który umożliwia zamontowanie tej lampy do wspornika, który wcześniej dedykowany był jedynie do lamp tego wzoru. Patrząc dalej, mamy oczywiście różnicę, która jest w błotnikach. Czyli tutaj, może podejść bliżej, zobaczymy. Tutaj mamy błotnik taki zaokrąglony, których szło dosyć dużo. Jest to taki bardzo popularny błotnik, z ich dostaniem powiedzmy nie ma problemu, natomiast ostatnie 2 lata produkcji stosowano już błotnik taki z takim powiedzmy bardziej kanciasty, mówi się, że to są kwadratowe błotniki, zarówno przedni, jak i tylny właśnie w ten sposób wyglądają, mają tutaj jeszcze taki dodatkowy wspornik mocujący. Te natomiast tego nie mają, te wspornik mają w postaci takiego pręta, który przychodzi również w mocowanie tylnej lampy. I co, patrząc dalej, mamy tutaj wspomniane już wcześniej przeze mnie stopki, które są charakterystyczne dla WS-ki KOS, właśnie w KOS-ie takie wychodziły. Metalowe, tak zwane strzałki. Tutaj natomiast mamy takie stopki pokryte gumą, których też było znacznie więcej po prostu na przestrzeni wszystkich lat produkcji. Kolejną taką rzeczą, która się rzuca w oczy, może nie od razu, ale kiedy uniesiemy siedzenie, pod siedzeniem korki mocujące boczki są w kolorze białym. Tutaj natomiast trafił się jeden czarny, widocznie może kiedyś został zgubiony, właściciel sobie wziął z jakiegoś innego motocykla, lecz generalnie wszystkie 4 korki powinny być właśnie w takim białym kolorze. To też charakteryzuje rocznik 85. Natomiast tutaj już więcej jakichś zmian pod siedzeniem nie zobaczymy. Lecąc dalej, możemy zwrócić uwagę też na wspomnianą przeze mnie wcześniej stacyjkę, która jest zupełnie inna od tej, którą posiada tamta WS-ka. Tutaj już mamy cały taki metalowy kluczyk. Stacyjka 3-pozycyjna. Stosowana również później chyba w Romecie Harcie, o ile dobrze kojarzę. Przedni błotnik metalowy, również zakończony takim kantem. Nawet w niezłym stanie, muszę powiedzieć. Tutaj jedynie troszeczkę coś tam było podmalowane, ale ogólnie jak patrzę na tą WS-kę, to naprawdę podoba mi się. No i niestety jeszcze jest jedna rzecz, której niestety Wam nie pokażę. Tutaj, jak widzicie, jest taki odbłyśnik. On jest co prawda od jakiegoś roweru, natomiast stosowane wcześniej były takie odbłyśniki też okrągłe, pomarańczowe, z napisem września. Natomiast w 85 roku stosowane były odbłyśniki, które miały kształt takiego prostokąta. Były one mocowane tylko z przodu motocykla, z tyłu ich nie było. I to jest taki element, który dzisiaj bardzo ciężko dostać. Ja osobiście chyba nigdy nie miałem nawet takich odbłyśników w ręku. Ta WS-ka z pewnością je miała, no ale to był element, który łatwo było gdzieś uszkodzić, utrącić, zepsuć. No i ona już ich nie ma. Co do malowania, kolorystyki motocykli z 85 roku, to właśnie takie malowanie jak tutaj, czyli pomarańczowy zbiornik, białe błotniki, czy tam kremowe, czarna rama i ewentualnie mogły być jeszcze spotykane motocykle, które były całe czarne, tak jak ten. To jedyne 2 malowania, które pojawiały się w ostatnim roku produkcji. Nie naprodukowali ich za dużo, bo zdaje się, że do końca lipca czy do końca sierpnia trwała produkcja w 85 roku. Została przerwana tak no, z dnia na dzień. Poszła decyzja ówczesnego rządu, że likwidujemy produkcję motocykli w Świdniku i trzeba było się zastosować.
Także słuchajcie, jeszcze ten kluczyk, tak jak wspominałem, tutaj jest takim znaczkiem, jak to niektórzy mówią, Opla. Natomiast jest to znak Zelmot, tak? Nie wiem, czy ostrość ogarnie, ale musicie mi wierzyć. Pewnie wielu z was wie. Z takich jeszcze subtelnych różnic, o których nie wspomniałem wcześniej, no to siedzenia wcześniej wychodziły często z taką aluminiową listwą ozdobną, której natomiast już w ostatnim roczniku zdecydowanie nie było. WS-ki wcześniejsze posiadały tutaj taki aluminiowy, znaczy żeliwny cylinder, a jedynie właśnie w ostatnim roku zastąpiono ten cylinder takim cylindrem ze stopu lekkiego, czyli z aluminium. Tego nie pomalujesz. Tak, tutaj już mamy taki cylinder aluminiowy. No i niestety rzecz, którą się dopatrzyłem, tutaj już ktoś próbował metalową nakrętkę przyspawać do aluminiowego cylindra, oczywiście z miernym skutkiem. Gwint jest zerwany i ktoś próbował w ten sposób się ratować, no ale cylinder chyba będzie do wymiany. I tutaj zwróciłem już przed chwilą na to uwagę, ale pokażę wam to jeszcze raz. Nie otwieram tego dekla po raz pierwszy, tylko już po raz trzeci, ale zobaczcie, co tutaj znalazłem. Niby wszystko ok, nie? No nie ok. Zobaczcie, nie wiem, czy słońce nam w tym pomoże, w jakim stanie są ząbki pod koszem sprzęgłowym. Tryb, przecież to powinno się zazębiać. Nie ma opcji. Wylizany jest praktycznie na zero. Nieźle, to czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to się mogło stać, żeby aż do takiego stopnia go zużyć, no ale komuś się udało. Także ogólnie, jeżeli chodzi o tą WS-kę, myślę, trochę trzeba jej serca poświęcić, trochę trzeba w nią pracy włożyć, ale myślę, że będzie fajna, bo no, jest w oryginalnym lakierze i chyba taka powinna zostać. Trzeba jej wymienić tutaj element optyczny z przodu, zrobić jej cylinder, ten koszyk sprzęgłowy. Parę rzeczy będzie do porobienia, ale myślę, że finalnie wyjdzie z tego fajna WS-ka, więc jeżeli interesuje was to, co dalej się z nią będzie działo, to tam kliknijcie sobie subskrybuj, to wtedy będziecie wiedzieli wszystko na bieżąco, co i jak się dzieje z tym motocyklem. Ha! Oczywiście na koniec pewnie mnóstwo pytań, ile dałeś za ten motocykl. Mówić wam, czy wam nie mówić? A, powiem. Ile dałem? Dałem 1300 zł. Także myślę, cena taka dosyć uczciwa jak na dzisiejsze czasy. Myślę, że nawet trochę niższa niż takie internetowe ceny. Ale prawdę mówiąc, gość tyle chciał i tyle mu zapłaciłem. Sądziłem, że krzyknie mi więcej, dlatego byłem zadowolony, jak sam zaproponował, że chyba 1300 byłoby w porządku. Ja uważam, że to jest spoko cena. Myślę, że wy też. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Co sądzicie o tym motocyklu. No i co, widzimy się w następnym materiale. A ja biorę się do roboty. Taro!